teraz tak, pierwszy etap, pierwszy krok to jest właśnie wyłożenie tej włókniny i wycięcie kawałka ze środka, tak żeby właśnie wieża miała kontakt z glebą. Pierwsze co musimy zrobić po rozłożeniu włókniny, jeśli to robimy, a jeśli nie, to po wyznaczeniu miejsca, w którym będzie stawiana wieża, po prostu zlewamy to miejsce wodą. Ja już tutaj jedno takie wiaderko wylałam. To jest bardzo ważne, dlatego że właśnie utrzymanie tej wilgotności jest dużym wyzwaniem. Więc im więcej wody tutaj wlejemy i to nawilżymy, to będzie lepiej. Jedno z dwóch. Moje tak lub moje nie. Tu mam pewność równą stu. Tak jak noce, tak jak dnie. Dziś jest wtorek, więc wychodzę. Spójrz, zostawiam w tyle las. Do was zawsze mam po drodze. Chętnie znajdę dla was czas. To jest wyjście, chcę tu być. Wybór wskazań mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Miś obudził moje dziś. To jest wyjście, chcę tu być. Wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Miś obudził moje dziś. Teraz spód wieży wykładamy od razu słomą. Kartony zaraz też dam właśnie. Troszkę słomy na trawę. Ta wieża będzie ciut większa aniżeli to kółko wycięte. Słomy też trzeba będzie sporo. O. I na to mokre kartony. Mokre kartony, które nam od razu właśnie dobrze utrzymają tę wilgoć, ale muszę to wylać, bo będę mieć zaraz mokre rękawiczki. Karton warto właśnie wcześniej namoczyć. Tak, to są takie właśnie uniwersalne materiały. Karton, słoma, których u nas zawsze dużo idzie. Przyszła? Sama wyszła? Towarzysz nasz. Jeden z towarzyszy. O. Chciałabym wyciągnąć ten karton bez zamaczania rękawiczek, ale wodę, żeby wylać później. No właśnie, będę miała mokre zaraz. O, dobrze. Okej. I na to znowu dajemy słomę. Trochę słomy. I resztkę właśnie zaraz tej wody. I będziemy mogli stawiać boki. Ale powiem ci, że to jest bardzo fajne, jak już wiesz, jak coś robić. Bo w zeszłym roku to byliśmy niepewni, jak to wyjdzie. Dużo żeśmy właśnie rozmawiali, czytali na ten temat. A teraz już wiemy, jak to zrobić. Dobrze. Tak, zlej wodą.
I to jest taka nasza, można by powiedzieć, taki fundament, który powinien być bardzo, bardzo mokry. Dobrze, teraz tyczki. Czyli co, dajemy troszeczkę większy? Nie, taki będzie, taki jest dobry. Taka jest dobra, to jest mniej więcej taka sama jak w zeszłym roku. Teraz musimy odpowiednią ilość siatki odmierzyć. Nie, to musi tu być. Tak, na razie zahaczyć tutaj. Tak. A później to i tak wyciągniemy i poprzetykamy. No i co? Trochę będzie nawet większa, aniżeli ta zeszłoroczna. Chyba zaraz deszcz nas wygoni stąd. No. Zaczyna padać mocniej. O. Dobrze. Kombinerki. Kombinerki były. Schowały się. Ale są, proszę. No nic, będziemy musieli zrobić sobie przerwę. Ale już widać, co to będzie. A wyobrażasz sobie teraz pole, na którym stoją same wieże? Byłoby to piękne, ale wiesz, że w wieży nie tylko ziemniaki można uprawiać. Tutaj pierwszego roku jest bardzo dużo innego rodzaju pracy, ale w przyszłym roku będziemy mogli właśnie w ten sposób eksperymentować. Nie? Dobrze, teraz... Deszcz nas przepędził. Tak. Ale wróciliśmy. Teraz trzeba poprzekładać przez te oczka pręt, żeby to się lepiej trzymało. Tak robiliśmy w poprzednim roku. Teraz, gdy to mamy już gotowe, to trzeba zrobić ze słomy taki... O! Dżdżownica już jest, proszę. Taką jakby otulinę. Teraz? Teraz idzie na to pierwsza warstwa ziemi, ale jeszcze trochę słomy na boki. Dobrze, materiału trzeba sporo, ale korzyść jest taka, że później jesienią to wszystko będzie mogło być przekompostowane i stworzy się tego, z tego wspaniała, wspaniała ziemia. Na pewno napiszecie w komentarzach, no tak, ale to jest dużo pracy z tym. No jest. I to prawda, trochę jest. Ale efekt i wizualny, i jeśli chodzi o zbiory. Tak. Wiesz co, czekaj, trzeba trochę słomy dodać na boki, bo tam nam opadło. A słoma jest bardzo ważna, ta otulina słomiana, ponieważ ona pełni ważne funkcje, między innymi takie, że do ziemniaków nie dociera światło. I na to już kładziemy pierwszą warstwę ziemniaczków. Na tę glebę. Już pierwszą warstwę, tak? Tak. Tylko tu jeszcze troszeczkę dodam. O. Ktoś napisał, jakaś pani napisała w komentarzu pod którymś filmem, ale już nie pamiętam w tej chwili, czy to pod dzisiejszym, czy pod wczorajszym. Nie mogłem znaleźć tego, że widać, że to Małgosia rządzi. Tak? Tak. No, ale. No, ale. Pamiętajcie. Do mnie należy zawsze ostatnie słowo. I jest... Jak brzmi? Tak, kochanie. Ziemniaki układamy tutaj przy tej zewnętrznej części wieży, starając się tak, by te oczka, które tutaj wyrosły, były skierowane do zewnątrz wieży. Nie zawsze się to da zrobić, dlatego że ziemniaki mają oczka we wszystkich kierunkach.
Ale wyobrażamy sobie, że te zielone części łęty ziemniaczane będą rosły przez słomę. Więc tak to układamy. I nam się zmieści tutaj na każdym poziomie 8 sadzeniaków, czyli to jest większa wieża, szersza, ponieważ ostatnio zmieściło się 6. Teraz 8. Teraz jest dobry moment, żeby już włożyć rury nawadniające, ale myślę, że 2 wystarczą. No nie wiem, czy nam 3 nie zajmą zbyt dużo miejsca. One na razie jeszcze nie będą się trzymać, wiadomo. Będziemy musieli pamiętać o tym, żeby je potem wyrównać. I teraz na to kładziemy dalej warstwę ziemi, około 20-centymetrową. Staramy, wiesz co, sypiemy na środek, a ja potem to będę rozgarniać na boki. Dzięki temu, że ta siatka jest taka z dużymi oczkami, to można tutaj bez problemu włożyć rękę i dotrzeć do wszystkich zakamarków. I znów ziemniaczki. Nawet jeżeli byłby jakiś mróz, to ziemniakom nie będzie w niczym przeszkadzać. Wystarczy. Teraz położymy sznurek. Ze sznurkiem zrobimy w ten sposób, że położymy go. Zastanawiam się, jak go przeciągnąć. O! Dookoła? Tak. Dookoła, ale właśnie, żeby takie kółeczko powstało. O! Właśnie. Tak. To możesz, kochanie, pokazać z bliska. To jest ważny element wieży. I sznurka musi być na tyle więcej, żeby mógł sobie tutaj zwisać i zaciągać wodę. I trzecia warstwa sadzeniaków jest już położona w gnieździe i czekamy na kolejną taczkę ziemi, którą Krzyś już wiezie. Trzecia warstwa. Co 2 piętra jest sznurek, którego zadaniem jest właśnie dodatkowo podlanie. Końcówki sznurka są ulokowane z jednej strony wieży, żeby można było łatwo włożyć te wszystkie sznurki do jakiegoś jednego wiadra, żeby się to zasączało. I ostatnia warstwa sadzeniaków, to już ty, kochanie, musisz... Które tutaj są? Tak, to jest teraz lilii chyba, bo już tamte sadzeniaki się nam skończyły. Wieża wyszła prawie tak jak twój wzrost. No prawie właśnie. Tak. Tak, tak. Właśnie. To nie trzeba ich tak upychać do ściany, ale żeby weszło ci 8. 8, tak? Tak. Dobrze. I ostatnia. A, czekaj, teraz jeszcze je zarzucimy ziemią i to podlejemy i dopiero potem słomę, a to damy jeszcze na koniec. I na koniec dnia piękne słońce, jak to się mówi, rychło w czas. Ostatnia warstwa, ale jeszcze brakuje ziemi trochę. Ta ziemia nam usiądzie z czasem troszeczkę. Ale nie za dużo. Trochę teraz tak mocniej uklepię.
I teraz podlać i słoma. Tak. Słoneczko piękne, wieczorne. Nareszcie. Dzisiaj pogoda trochę spłatała figla. No niestety. Ile nam to zajęło? Która jest godzina? 6:30. 6:30. Zaczęliśmy chyba około 4:00, tak? Nie. Wcześniej? Później. Jeszcze przerwę mieliśmy, ponieważ padał deszcz. Aha, o tym mówisz. Tak, bo zaczęli. No to w sumie zajęło nam to 2 godziny. Łącznie 2 godziny. Czy się opłaca poświęcić 2 godziny, żeby stworzyć takie coś? Opłaca się, ponieważ ziemniaki są świetne, przede wszystkim czyste. Po drugie, ta ziemia pójdzie na nową grządkę, jak już zbierzemy ziemniaczki. I pamiętasz, w tamtym roku na zimę mieliśmy wręcz sałaty, rukole. Tak, właśnie z tej wieży. Kapusta zimowa tam była posadzona. No już niestety nie zdążyliśmy jej zjeść, bo się wyprowadziliśmy, ale tak rzeczywiście było. I tak widzicie, kochani, kolejna grządka. Nie jest to grządka klasyczna, ale bardzo piękna, praktyczna, dająca dobre plony. Kolejna grządka. Myślałam, że dzisiaj zrobimy więcej troszkę, że jeszcze worki zrobimy, tak, ale no niestety deszcz nam pokrzyżował plany, ale cieszę się, że ta wieża jest, że już mogą przynajmniej tę część ziemniaczków może tutaj się jakoś zadomawiać, a jutro worki i jutro sadzenie ziemniaków w trawie. Tak jest, nowość. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt w jaszczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, jest okej, świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, I'm okej, world is happy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, baw i śmiej. Make okej, walk this way, miej swą korzyść z pracy. To, co widzę, to, co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję, zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie, jesteś okej, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, jest okej, świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, I'm okej, world is happy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, baw i śmiej. Make okej, walk this way, miej swą korzyść z pracy. Jest okej.